Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony, pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, przedstawiam dzisiaj partię Emanuela Laskera, drugiego mistrza świata. Kontynuujemy serię partii Mistrzów Świata, moi drodzy. Emanuel Lasker był drugim mistrzem świata, już wspominałem. Urodził się w dzisiejszym Berlinku. Miałem okazję grać w tym turnieju kiedyś, dawno, dawno, dawno temu. Z ciekawostek Emanuel Lasker przyjaźnił się z Albertem Einsteinem. Był to bardzo solidny niemiecki szachista. Tutaj mierzył się z Michałem Czigorinem. Przejdźmy od razu do rzeczy, nie będziemy się zajmować długo historią, dla ciekawych odsyłam do internetów. Moi drodzy, Michał Czigorin rozpoczął ruchem E4. Tutaj Emanuel Lasker odpowiedział E5. No, w tamtych czasach 1895, no to też często oczywiście się tak grało. 4E5 grało się też inaczej. No, ale tutaj mamy taką partię. Lecimy dalej. Skoczek na C6. Sprawa naturalna. Goniec na C4 i goniec na C5. No dobrze. Mamy wyprowadzone figury. Teraz decyzja należy do białych. Jaki debiut tutaj białe wybiorą? Czy będą grały, kontynuowały tą partię włoską, czy będą próbowały może grać inaczej? Tak też się dzieje moi drodzy. Ruch B4 nast nastąpiło. Takie ciekawe posunięcie. Jest to Gambit Evansa. Tutaj białe poświęcają tego pionka. W zamian za to mogą zagrać C3 i planować zagrać szybko. D4 z silnym centrum aczkolwiek komputery w dzisiejszych czasach taki ruch B4 oceniają niezwykle słabo ale moi drodzy ocena komputera to jest jedno ja widziałem jak Gary Kasparow grał Gambit Evansa czy Wiswanathan Anand jeszcze tak całkiem całkiem niedawno 20 lat temu i komputery już też działały, więc mimo wszystko panowie grają tak na taką romantyczną zadymę, bym powiedział. No tutaj Emanuel Lasker, oczywiście tego pionka przyjmuje. Również bym wziął tego piona, nie można oczywiście tego piona nie wziąć. No bo jak zagramy sobie powiedzmy gońcem na B6, no to ten pionek nas od razu będzie atakował na skrzydle, więc jest jeszcze gorzej przyjąć, pionka trzeba. No i oczywiście skoczek, przepraszam, pionek na C3, jaki skoczek pionek, oczywiście i goniec zagrał na C5 w tej. Partii. Tutaj można było też y, spróbować zagrać gońcem na A5, z taką opcją, że jakby było zagrane D4, no to y, wybić można by było na D4 i nie ma odbicia pionkiem, więc taki ruch myślę, że byłby nieco lepszy w tym momencie no ale koniec C5 ładuje się tutaj pod posunięcie D4. Co ciekawe, teraz czy nie zagrał tego posunięcia, a co by było, jeśli by zagrał? Jeżeli by zagrał na D4, co mogłoby mniej więcej nastąpić? Myślę, że tutaj wybić na D4 należy. No i tutaj pionek odbija. Zobaczcie jak białe sobie fajnie uformowały te centrum. Podoba mi się to. Podoba mi się to dla białych. Tutaj te centrum jest bardzo ciekawe. No, ale mamy oczywiście szacha na B4, tak mogło by nastąpić. Tutaj myślę, że zasunięcie skoczkiem jest lepsze niż gońcem, dlatego że po ruchu gońcem, wymiana gońców myślę, że korzystna dla czarnych by była, gdyż pionek więcej. Kwestia tylko teraz ustabilizowania tutaj centrum. Ten goniec na G5 też nie, nie później by nas nie atakował, więc no, wymiana gońców generalnie byłaby dobra na pewno dla czarnych. Tutaj. Yy, skoczek dlatego też d2 mógłby zagrać. No i na przykład skoczek na f6, moi drodzy, niezwykle dokładnie trzeba grać tutaj kolorem białym, żeby uzyskać przewagę. Nie wiem za bardzo jak to grać białymi. Ja tutaj stoję po stronie czarnych w tym momencie. No, można by na przykład spróbować grać E5, ale po E5 mamy taki ruch skoczek na E4, i szybkie wymiany na D2 mogłyby nastąpić ze schowaniem szybko króla. Więc może tutaj w ten sposób grać czarny. Ewentualnie, jak jakiś nastąpi ruch D5, to no to na pewno skoczek A5 jest możliwy za takiem na gońca i no niby silne centrum. Ale też jak za szybko pionki pójdą, to też może okazać się to zgubne, e, moi drodzy. W tym momencie, nie w tym momencie, wcześniej troszeczkę. Po gońcu C5 tutaj białe postanowiły zrobić roszadę. No, też jest jakiś plus, oczywiście, bo kończymy rozwój, i teraz te D4 byłoby groźnie, z uwagi na to, że po wybiciach nie byłoby szacha na B4. I w tym momencie tutaj nastąpiło D6. No, i jest ten ruch D4, który atakuje to centrum, atakuje tego gońca, atakuje pionka. Nie ulega wątpliwości, że tutaj białe są szybciej w rozwoju. Szybsi są w rozwoju, no ale czarne zagrywają posunięcie. Uwaga, wcale nie bijemy na D4, tylko odchodzimy gońcem na B6. Niezwykle interesujące odejście, gdyż tutaj czarne pozwalają na to, aby pionek na przykład ruszył na D5. No cóż, po ruchu D5. Słabo by stały białe, zdecydowanie, gdyż skoczek może nawet odejść na B8 i nic się nie dzieje. Z tego względu, że tutaj pozycja byłaby po prostu w centrum zablokowana, a pion więcej daje ogromną przewagę, więc można byłoby wybić tutaj na D5 na E5 przepraszam, i częste pomyłki, trzeba się poprawić, no uważać trzeba teraz na taki ruch jak skoczek bije na E5, gdyż skoczek bije na E5, pionek bije na E5 i na końcu tam goniec F7 z szachem, troszkę sobie tu powyobrażajmy te warianty, więc tutaj myślę, że bicie pionkiem byłoby zdecydowanie lepsze i na przykład po wymianie hetmanów, Odbijamy to skoczkiem grzecznie. Tak, skoczek grzecznie to wymienia, tutaj broniąc F7 przy okazji, ale już opuścił obronę punktu E5, na co białe reagują oczywiście żywiołowo, lecz po skoczku F6, moi drodzy, ocena tej sytuacji jest y, około równości z lekkim nachyleniem na czarne, leciutkim. Dlatego, że porówno jest w pionach, czasem warto oddać tego piona, którego zdobyliśmy, ale struktura pionków tutaj u czarnych jest nienaganna, co się przejawia lepszą tą strukturą, gdyż białe mają tutaj pionka. C3, który nie ma podparcia, czyli można powiedzieć, że to jest jedna wyspa pionowa, druga wyspa pionowa i trzecia wyspa pionowa, którą właśnie zaznaczam. Im, we, im więcej wysp pionowych, tym troszeczkę gorzej. E, tak mogłoby nastąpić. Myślę, że dalszy plan czarnymi byłby dosyć prosty. Jakiś goniec E6 z próbą wymiany, postawienia skoczka na E6. Roszada, zajęcie wolnych linii i po prostu prosta, po prostu prosta gra. Ok, e, tak nie nastąpiło e, w partii. Białe zagrały A4. No to też jest takie ciekawe posunięcie, gdyż białe są tutaj gotowe na taki ruch A5, co by troszeczkę musiało absorbować obrońcę skoczka i gońca, gdyż skoczek tutaj cały czas pilnuje tego E5, więc tutaj czarne muszą też w jakiś sposób zareagować, aczkolwiek reagują dosyć, myślę. No, prosto i zarazem, tak, y, może nie agresywnie, ale żywiołowo. Nie gramy tutaj jakiegoś tam A6 czy A5. Tutaj czarne zagrały po prostu skoczek na F6. E, licząc się z tym, że jak będzie zagrane takie posunięcie A5 na przykład, co teraz nie przechodzi, bo jest po prostu bicie na A5 i tutaj atakujemy gońca stępem e, No, ale tutaj skoczek od razu przygotowuje roszadę. To jest ważna sprawa i przy okazji atakujemy też piona. Prosta rzecz. Goniec B5 zatem. Zauważcie, że białe tak troszeczkę, no, niby. Rozwój tych figur miał być szybszy, a jednak te dwie figury jeszcze nie wyszły w tym momencie. Tylko tutaj go zajął się związaniem, dlatego żeby tego odbić. Przede wszystkim pionka w centrum chcą tutaj białe odbić, gdyż wiązą, wiążąc skoczka, punkt E5 się tutaj osłabia. Prosta sprawa. Czarne reagują w sposób myślę, że ciekawy, gdyż tego pionka zwracają w bardzo ciekawej wersji. Posunięcie A6 przyjemny ruch, bardzo i pożyteczny, dlatego że atakujemy tego gońca bezpośrednio, to wszyscy widzimy. Ale też y, pionek na A5 niegroźny jest dla czarnych, gdyż mamy ucieczkę w razie czego. Tutaj białe decydują się od razu na wybicie, to też jest taka, takie wymuszenie tego bicia, no bo po ruchu A6, jak goniec by odszedł, no to y, za przeproszeniem, po jakiego grzyba ten goniec miałby ruszać na B5 wcześniej, tak. Więc tutaj wymiana tych figur nastąpiła i posunięcie A5 wstępem. Tu goniec musi się schować, nie ma się nad czym zastanawiać. No i pionek wybił sobie na E5 pionka. No dobrze, jak odpowiedziały teraz czarne? Tutaj zauważcie, że czarnymi mamy już parę gońców, więc jest to duży atut. I w tym momencie tutaj czarne zagrywają bardzo dobry ruch. Skoczek bije na e 4. Oczywiście nie możemy zabić tutaj y, na E5, gdyż wymiana Hetmanów nastąpi. Skoczek wybije na E5 i zstępem jeszcze nam tutaj tego pionka będzie atakował z groźbą widełek y, i zdobyciem materiału. Oczywiście, te zdobycie materiału byłoby bardzo trudne, ale groźba jest, to jest ważne, więc tutaj trzeba zareagować właśnie w taki sposób, i Hetman zagrał na E2. Dobra, ten ruch jest również ciekawy. Zobaczcie, Hetman zagrał i będzie tutaj chciał utworzyć rentgen. Już ten rentgen tworzy. Dlaczego na przykład nie wierza E1? Myślę, że każdy z Was wie: tutaj jest goniec na F2 i wybijamy wieżę, bo generalnie, jakby nie było tego bicia na F2, to ta wieża na jeden myślę, że była solidniejsza, jednak wieżą tutaj atakować jest przyjemniej i troszkę wygodniej. No ale Hetman na e 2 ruch też jest całkiem całkiem, ale co by było, na przykład, jakby tutaj e, białe zbiły tego pionka na D6? Też trzeba się nad tym zastanowić. Otóż, słuchajcie, to bicie do najlepszych nie należy, ale na pierwszy rzut oka wydaje się to bardzo sensowne i logiczne i dobre. Tutaj oczywiście trzeba też sobie zdawać z tego sprawę, że w szachach ważną kwestią jest to, że jak oddajemy pionki, to zyskujemy za to przewagę w rozwoju. Zauważmy, że białe tej przewagi w rozwoju nie uzyskały, bo te figury nie grają. Naprawdę go strzela pod przekątnej, ale też nic konkretnego nie robi. Więc tutaj czarnymi trzeba wykonać diabelnie dobry ruch. Nauczmy się takich posunięć. Większość z nas pewnie bezbiła pionka. Otóż nie moi drodzy, robimy Roszada. Robimy roszadę, chowamy króla, rozwój zakończony i zobaczcie, co nastąpiłoby na przykład tutaj po biciu na C7. Oczywiście to bicie na C7 do najlepszych już nie należy, ale taki ruch trzeba rozpatrywać, bo zaawansowany pion może być groźnym pionkiem. Tutaj można by było na przykład zagrać Hetmanem na 4 powiedzmy i zaatakować skoczka z tej strony. Aczkolwiek przyjrzyjmy sobie tylko ten wariancik. Tutaj po biciu na C7 można wtrącić bardzo fajne posunięcie. Jest to ruch goniec na F2. Wybić wieżą nie można, bo widzicie, że leci Hetman, więc Król H1. I teraz grzecznie można. Tak jest. Wymienić Hetmany, dokładnie. Wymieniając Hetmany, pozycja się upraszcza. I teraz zobaczcie bardzo sprytny ruch, taki, a powiedzmy, cicha woda. Goniec na C5. Zobaczcie, ten goniec sobie grzecznie wraca, ale o co tutaj chodzi. Przede wszystkim zwalnia miejsce dla skoczka. Taki niezauważalny ruch i niezauważalna groźba. Może zginąć wieża. No ale na przykład wieża, jak zagra na d8, to co tutaj odpowiedzą? Czarne. Czy uda nam się y, związanie tutaj y, z, związanie wykorzystać na, na króla? Powiedzmy, jak skoczek zagra na f2, bo tak można by było zagrać król g1, jedyne, to jak można wygrać materiał? Otóż skoczek na D3 z szachem, i zauważcie, że tutaj na koniec na C1 pada. Tak można byłoby zagrać, wygrać figurę, ale też ciekawym ruchem byłoby na przykład zagranie wieża A7, co również y, daje ogromną przewagę dla czarnych, z tego względu, że ten pionek po prostu pada. A tu nawet po wymianie, sobie spokojnie wymieniamy, wymieniamy tutaj przewaga pionka para gońców. Tu groźba dalej. Skoczek F2, no myślę, że nie trzeba dalej tłumaczyć. Y, nawet tutaj amatorzy moi drodzy szachowi powinni sobie z tą pozycją poradzić, powinni, powinni oczywiście, no cuda się oczywiście dzieją, ale dążmy do, do tego, żeby ćwiczyć, ćwiczyć i realizować przewagę dobrze, przejdźmy do pozycji, która była w partii, hetman e2 i po hetman e2 tutaj czarne zagrały sobie d5 Okej, okay, taki ruch jest grywalny, zamknęliśmy przede wszystkim tutaj linię dzięki temu pionkowi i ruch D5 broni skoczka sprawa prosta, skoczek na D4, cóż, no zobaczcie białe w tym momencie no, są takie powiedzmy niekonsekwentne, nie wyprowadzając znowu tych figur, z drugiej strony tak naprawdę nie można skoczkiem ruszyć, bo tutaj pionek wisi, no gońcem może powinniśmy się poruszyć na E3 to już miałoby jakiś większy sens żeby tego gońca za tego silnego gońca się wymieni wymienić no ale skoczek d4 wydaje się atrakcyjny, gdyż no, grozi wzięcie z tutaj pionka z kolejnymi widełkami. No cóż, ale tutaj na e, białe czekanie, spodzianka i teraz zadanie dla Was, moi drodzy. E, czarne zaczynają i zdobywają troszeczkę materiału. Uwaga, pokazuję to rozwiązanie. Skoczek zbije na c3, w trąconko. Jest trąconko, jest, dobry, jest to dobry ruch. Atakujemy Hetmana po prostu. E, no, lepszych opcji raczej nie ma jak y, wybić tego skoczka. No, i goniec wybija tego y, silnego skoczka na D4, jak się okazuje. Po Hetman D3 tak też nastąpiło w partii. Tutaj y, Emanuel Lasker zagrywa sobie ruch C5. Broniąc zwyczajnie tego gońca, te pionki, zobaczcie, są wolne. Nic im nie zagrozi, jeżeli dojdzie do jakiejś sympatycznej końcówki, przypuśćmy, wieżówki, no to pionki wygrywają tą partię. Hetman zagrał na G3, z, no widzimy, z prostą groźbą zbicia na G7. i Ku mojemu zaskoczeniu i pewnie nas wszystkich tutaj Emanuel Lasker zagrywa posunięcie. Absolutnie nie rozszada, absolutnie nie G6, żeby nie osłabiać sobie tutaj czarnych pól, tylko koniec na E6. No właśnie to są ruchy takie mistrzowskie i od, y, dzięki takim posunięciom, dzien, dzięki takim partiom my się uczymy ruchów wtrąconych, uczymy się ruchów odważnych, co jest szalenie istotne w szachach. Y, czy można zbić na y, G7, moi drodzy, no można zbić, ale tu się nic. Nie dzieje, tutaj czarne też mają świetną odpowiedź. Dosyć trudno. Zobaczcie, król D7, Król idzie do centrum, ale to jest dobry ruch. Trzeba scalić tutaj połączyć Hetmana z wieżą i będzie groziło takie, takie zagranie wieżą na G8 W tym momencie na przykład tutaj wieża zagrywa na A3, no bo też widzimy, że skoczek jest niebroniony, bo gdy Hetman go bronił. Więc w tym momencie na przykład Hetman H4. Mogłoby nastąpić i powiedzmy, skoczek na E2. Zauważcie, że wieża że z H na G8 idzie sobie bardzo prosto. No, Hetman za dużego wyboru nie ma na H6. I co robimy teraz z czarnymi? Czy czarnymi jakieś kopy to tutaj idzie? Otóż nie trzeba tutaj robić żadnych kopyt, tylko uspokoić pozycję. Zobaczcie, zwykła wymiana Hetmanów daje ogromną przewagę, i tutaj gońcem na końcu możemy tego pionka zbić. Te pionki, one w połączeniu z gońcami są praktycznie nie do zatrzymania. Co nie oznacza, że od razu tymi pionkami musimy zasuwać, tylko pozycję uspokoić, wejść sobie na wolną linię, maksymalnie ustawić figury swoje, żeby one były aktywne. Nie musimy się nigdzie śpieszyć. W takich sytuacjach trzeba sobie zadać pytanie, zawsze co może zrobić przeciwnik nam krzywdzącego powiedzmy w danej pozycji. Białe chyba za bardzo nie mają takich opcji. Dobrze. Moi drodzy, po gońcu e6 tutaj białe zagrały gońcem na g5 no i Hetman grzecznie sobie zagrał na d7, sprawa normalna, wieża c1, widzimy wieża schodzi z, z tego ataku, wieża też będzie tutaj chciała tego pionka atakować no i teraz Emanuel Lasker mógłby grzecznie tego skoczka zbić i Trzymać tą pozycję myślę, że w dosyć dobrych ryzach, tutaj pionek c4, potem pionek c5 i te pionki są dosyć groźne, ale taki ruch f6 też jest grywalny, tutaj był inny plan mistrza świata, po wybiciu goniec zagrał na f4 i mamy wtrącenie wieża g8, to jest dobre posunięcie, pamiętajmy o wtrąceniach. Hetman F3, tak nastąpiło w partii i kulturalna długa roszada. Zobaczcie, roszada wykonana w 22 ruchu daje w tym momencie wielką stabilizację i wielkie bezpieczeństwo dla czarnych. Przypominam, no, gońce są jak tutaj e, maczety, bym powiedział, e, tutaj fajnie na króla patrzą, przy okazji też bronią. Pionki są ustawione dosyć dobrze, król jest bezpieczny. I wieża, nastąpi. wieża zagrała na E1, no i w tym momencie... Tutaj ruch c4 ze strony Laskera, tak po prostu. Pionek troszeczkę do przodu, widzimy wszystko się trzyma, pionki się złączyły, goniec jest już zwolniony z obowiązku obrony. Hetman poruszył się na e2 goniec grzecznie na f5, zobaczcie no samograj niemalże, goniec na d3 może wchodzić, może wieża e8, dużo dobrych ruchów, w tym momencie Hetman zagrał na a2, no niestety ten ruch już najlepszy nie jest, tak naprawdę nie wiadomo dlaczego ten ruch został wykonany, nie rozumiem tego posunięcia no ale nieistotne, tutaj się teraz Lasker popisuje piękną kombinacją spróbujcie znaleźć odpowiedź dla czarnych otóż czarne, uwaga zbiły wieżą na G2. Oczywiście król poruszył się na H1, wieża zbiła F2 i zobaczcie, że atakujemy hetmana i gońca jednocześnie. W tym momencie białe się poddały. Nie ma żadnych szans na obronę, nawet jak goniec ruszy sobie na D2, no to Koniec partii jest jakiś, może, Hetman na D6 z opcją Mata po prostu na H2. No ale sprawdźmy oczywiście. Nie byłbym sobą, jakbyśmy nie sprawdzili, co by było po wybiciu. Po wybiciu jest bardzo prosty ruch, moi drodzy, goniec na H3. I co by nie zagrały czarne, białe, przepraszam, tu oczywiście nie można, bo jest MAT na G4. Po odejściu na przykład na H1, Hetman po prostu zagrywa na G4 i jest po partii. Nie ma jak się bronić przed MATem na G2 lub na F3. Koniec. Partii. Bardzo ciekawa partia. Zresztą, jak wszystkie są ciekawe, Emanuel Lasker zwyciężył pięknie, grając sobie spokojnie w te szachy. Tak to też wygląda, ale myślę, że grając jest o wiele trudniej. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej.